Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, myślę, że można powiedzieć, że w każdym człowieku istnieje jakaś cząstka zła agresji, okrucieństwa, chęci skrzywdzenia, oszalałej nienawiści, takiej opętanej zazdrości, takiej. Siły, siły prącej do tego, by bliźniemu swemu krzywdy uczynić troszku. No, to akurat miało być jakoś tak teatralnie powiedziane, się nie udało. Myślę, że w każdym z nas jest taki wewnętrzny skurwiel. I nawet powiem Państwu, że to nie jest skurwiel, tylko to jest po prostu okrutny diabeł. Gdy byłem młody, myślałem, że ja tego w sobie nie mam... Oczywiście wiedziałem, że we mnie jest dużo zranienia, lęku i tak dalej, takich emocji negatywnych, ale które się przejawiają jako emocje, no można by to powiedzieć, defensywne. Bo jeśli człowiek się boi, jest rozpaczony, są to negatywne stany emocjonalne, ale one są defensywne, bo człowiek rozpaczony, zalękniony, no to gdzieś tam sobie w kącie siada, pochlipuje, płacze, e, rozpacza, ale są też emocje negatywne, które są ofensywnymi emocjami, czyli są nastawione na ingerencję w świat zewnętrzny, albo też w autodestrukcję, czyli gniew, nienawiść, czyli są to emocje negatywne, pchające do działania. Jako społeczność ludzka szanujemy ludzi, którzy mają negatywne emocje, pchające do działania, a nie szanujemy tych, których yy, 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 którzy którzy zamykają się sobie, są słabi. Większość ludzi w społeczności ma wtedy ochotę, taką ochotę, jeszcze, taką osobę zgnieść butem. Gdy cierpi, to się faktycznie często dzieje. Słabi są często e, obiektami ataków. U tych ludzi, którzy no, też by chcieli komuś pierdolić, a boją się, bo wszędzie są silniejsi, którzy oddają. Ale jak widzę kogoś złamanego, no to wtedy jest okazja, żeby to zrobić. Oczywiście, człowiek moralny, człowiek, który dba o swój poziom moralności, nigdy tego nie zrobi, nawet nawet jeśli poczuje taką ochotę, a bardzo często poczuje, bo osoby słabe wręcz krzyczą, nieświadomie krzyczą, dopierdolcie mi. No, niestety, taka jest prawda, i bardzo wiele osób korzysta z tej, jak wydawałoby się, darmowej okazji. Ale za darmo, szanowni Państwo, w życiu to jest tylko serw w pułapce na mysz. Więc gdy byłem młodym człowiekiem, myślałem, że mam tylko te uczucia negatywne, defensywne. A potem, gdy zacząłem trenować, okazało się, że zaczyna czasami ze mnie wychodzić coś okropnego. I powiem Państwu, że to wcale nie jest takie złe. Dlatego, że te emocje wypuszczane, na przykład w walce o, o, o to, na przykład ktoś mi chciał krzywdę zrobić... Ja się wtedy pobudziłem, walczyłem o obronę, a jak już widziałem, że już gość jest, już się słania, tak, czy już jest upada, tak, bo go znokautowałem, no to wtedy powiem Państwu, że się różne rzeczy pojawiały. Nawet nie chcę o tym mówić, ale no naprawdę jest to poczucie mm, gniewu, takiego triumfu nad człowiekiem, tego poczucia, że masz w tej danej chwili absolutną władzę nad tym człowiekiem, może zrobić wszystko, no i wtedy się po Pojawiano wewnętrzny demon można powiedzieć. Ja bym tego tak nie demonizował. Moralny, dobry człowiek, za jakiego siebie uważam. Używa tych stanów, jeśli ktoś napadnie na mnie albo na moich bliskich. To ja te stany z siebie po prostu wyzwolę, i one mi pomogą, jeśli dam radę. że wiedzą Państwo, że wielokrotnie mi grożono pobiciem okaleczeniem i tak dalej. Tak więc, jeśli dam radę, to te stany emocjonalne pozwolą mi się wznieść na wyżyny moich umiejętności siłowych, ofensywnych itd. i pozwolą mi ochronić osoby mi bliskie, a także moje ciało tak przed zakusami agresora. Czyli to pełni jakąś rolę. Trzeba sobie powiedzieć, że te demoniczne rzeczy, które mamy w sobie, one pełnią w nas jakąś rolę. One są do czegoś potrzebne, ale one muszą być trzymane na smyczy, jeśli człowiek sobie je uświadomi. Trudno mi powiedzieć, jakie są innych ludzi. Podejrzewam, z małymi wyjątkami, jakimiś klinicznymi przypadkami, socjopatami, psychopatami itd., że każdy człowiek ma w sobie mm, taką bestię i warto być tego świadomym, bo jak myślisz, że w takiej bestii w sobie nie masz, to po prostu jesteś nieświadomy tej bestii. To jest bardzo niedobre, bo wtedy, gdy się załączają różne stany emocjonalne, lepiej być świadomym tego, co to jest, żeby móc to kontrolować. I powiem Państwu, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że coś w takiego w nas jest. I gdy pojawia się ta osobowość, nazwijmy to inna osobowość, dr Jekyll i dr Hyde, to z tego co pamiętam, Jekyll to był ten dobry, a Hyde to był ten zły. Um... Zresztą hajt to chyba po angielsku ukryty, tak? No, no, nieważne. Gdy pojawia się taka agresywna, diabelska osobowość, to jej pojawienie się sprawia, że zaczynasz odczuwać pragnienie zadania komuś cierpienia. Ta osobowość domaga się, żebyś zadawał ból i cierpienie. To jest bardzo proste. Kiedy mam swoją zwykłą, nałożoną osobowość, wiem, że kieruje mną taka chęć, żeby ludzie sobie zarobili więcej żeby im się w życiu udało żeby jakieś rady im dać dobre żeby mieli milszy dzień to jest taka miła osobowość to jest taka miła osobowość bardzo ją lubię i ona się uaktywnia ona jest dosyć mocna twarda taka surowa bym powiedział też agresywna ale nie taka że domaga się krwi jest taka bardzo surowa mocna to muszę powiedzieć ona jest bardzo mocna ta część osobowości i to jest taki powiedzmy nauczyciel który się ujawnia gdy na przykład Udzielam komuś rad, czy nagrywam czasami audycje. I ta osobowość kieruje się bardzo głębokim pragnieniem, żeby pomóc, przestrzec przed czymś, co wiem z doświadczenia, że przynosi człowiekowi krzywdę. Ale gdy się ujawnia, na przykład, ja nie mam z tym problemu z tą osobowością. Gdybym się na niej skupił, to ona by się pojawiła. Na tej diabelskiej osobowości, to ona, gdy się pojawia. To wtedy mam pragnienie bólu, dlatego ona się powinna ujawniać w bójce, w sytuacji bez wyjścia, gdy już widzę, że już nie ma wyjścia innego i musi być naprawdę grubo. Wtedy ta osobowość domaga się bólu. Są jednakże ludzie, którzy uaktywnili tę świadomość, może inaczej, to nie jest świadomość. Świadomość to jest coś, co obserwuje to wszystko, te zmieniające się jak w kalejdoskopie osobowości. Jest to osobowość diabelska, wewnętrzny diabeł. Jeśli tego wewnętrznego diabełka ktoś sobie często uaktywnia, na przykład po to, żeby się czuć silnym. Jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto czuje się zalękniony i słaby, i nagle się pojawia ten wewnętrzny diabeł i czujesz się mocniejszy, ale też masz ochotę komuś przypierdolić. Niestety cechą, cechą tej osobowości jest chęć, że masz ochotę sprawić komuś ból. I teraz wyobraźmy sobie kogoś, Przeciętnego, takiego jak to się mówi, Kowalskiego. Nie ma mięśni, zresztą to mięśnie aż tak bardzo nie są ważne. Nie umie się bić, nie jest zbyt mocny psychicznie, wie że, wie, że go zgnoją, jak fiknie, tak jak na kogoś tam gdzieś złoży donos, gdzieś go tam dorwali, no to już za nim gadają, tak, no już ma przeklapaną, się tego boi. Więc nagle się okazuje, że. Taki człowiek w normalnych warunkach, w czasach, kiedy nie było internetu, taki człowiek się strasznie męczył. Jeśli on sobie pozwalał na tę osobowość, to pamiętajcie, im częściej dopuszczacie tę osobowość do głosu, im częściej ten, ta diaboliczna osobowość się pojawia, tym większy macie nawyk z niej korzystania. To jest jak nau nauk. To jest tak jak nauk od papierosów, od alkoholu, od leków. Zresztą leki, niektóre psychiatryczne, są po prostu narkotyki, tylko że legalne, są nielegalne i są legalne. Tak więc, szanowni państwo, yy, i to jest kurestwo trzeba sobie powiedzieć, bo yy, są coraz mocniejsze dowody i coraz więcej badań, że niektóre psychodeliki po prostu ludziom pomagają w różnych chorobach psychicznych, traumach, depresjach, więc zamiast stosować bardzo często niedziałające leki psychotropowe to można by to stosować, no ale po co tak? No, państwu, religią, korporacją, człowiek radosny, szybko wyleczony z depresji jest po prostu niepotrzebny, nie kupuje leków, nie, nie napędza konsumpcji itd., itd., Nie chodzi do kościoła modlić się 30 lat o uzdrowienie, które oczywiście nie następuje, e, więc no taki człowiek jest nieprzydatny wszystkim, więc zakazać, zakazać czegoś, co pomaga, bo no nikt na nie zarabia na zdrowym człowieku, tak więc, jeśli często dopuszczamy, na przykład jak ja dopuszczam osobowość nauczyciela, jest to osobowość, która pomaga, ona jest taka trochę gniewna, bardzo surowa, taka no, mocna. Ona, o cholera, ona jest mocna jak 150. Tam naprawdę nie ma żartów, ale to nie jest osobowość nastawiona na to, żeby komuś krzywdę zrobić, tylko żeby kogoś uchronić ochronić tych moich fanów którzy nie mają pojęcia o pewnych rzeczach żeby ludziom także tym którzy mnie lżą, wyzywają że ja mówię złe rzeczy i tak dalej, żeby ich uchronić nawet jeśli oni mnie lżą ale trochę usłyszeli, nawet trochę wiedzy to gdzieś tam im się kiedyś nawet za parę lat ta czerwona lampka zapali kiedy będą w życiu pewne sytuacje i wtedy ta wiedza kiedyś wyjdzie nie mówię, że wszyscy ale część z tych ludzi kiedyś nawet w duchu, bo może będzie się wstydziła zrobić to realnie, ale w duchu powie, że jednak ten Marek to jednak chyba w porządku człowiek był. Może go tam nie lubiłem, może jakieś żarty głupie miał dalej, ale w sumie porządny kawał, kawał porządnego człowieka. I niektórzy takie, że po paru latach się okazuje, że no niektórzy mówią dzięki, jakieś prezenty, pieniądze. Jestem do tego przyzwyczajony, więc wiem, że tak jest od lat. I to jest coś takiego, że ta osobowość jest, chce uchronić. Ona jest surowa, taki surowy ojciec, który chce uchronić od zła, ale są też inne osobowości, które się aktywują. Ja ogólnie coraz częściej widzę, że się aktywuje ten surowy nauczyciel, taki, który wskazuje, w którym kierunku iść. I u Państwa też często jest coś takiego, że jakaś osobowość często nawykowo się ujawnia, i bardzo ważne, żeby sobie ją opisać, żeby zobaczyć, czy jesteście z tego zadowoleni, bo to nie musi być tak, że jesteście na nią skazani. Ale teraz zobaczcie. Gdy ujawnia się u mnie osobowość nauczyciela, to rośnie pragnienie nauczania. To jest bardzo ważne, skupcie się teraz. Gdy u mnie się uruchamia ten nauczyciel, to ja, nawet jak jest kot, pies w domu, to ja zaczynam pouczać. Ja zaczynam nauczać zwierzęta, bo to jest silniejsze ode mnie. Ja chronię, kocham, troszczę się. No, robi się taki pozytywny trochę dominator. O! To jest bardzo dominująca i potężna osobowość, i to jest taki dominator ochraniać, chronić i tak dalej. Wczoraj, na przykład, kod zapędził w takie doniczki. Tutaj moja przyjaciółka ma przy posesji takie w półokręgu i w, w tych doniczkach tam coś rosło, teraz już tam nic nie rośnie. I wyobraźcie sobie, że ja wczoraj wyszedłem na dwór przez Bluetooth, gadałem z przyjaciółką, znaczy z jeszcze inną. I wyobraźcie sobie, że widzę Brajanek coś tam szaleje. No patrzę, podchodzę, w tej donicy była ma malutka myszka. Wziąłem go za wszarz, zamknąłem go w chałupie i uruchomił się ten u mnie wewnętrzny nauczyciel, dyktator. Kot ani mruknął, jak widzi, że jestem w takim stanie. Naprawdę zwierzęta to wyczuwają. Ani mruknął, bo wcześniej mnie coś dropał czy coś. Mówię, do domu wypierdalaj. No, patrzę, no ta doniczka jest wysoka. Mówię, myszko, myszko, wziąłem jakiś kapeć, był mojej przyjaciółki jakiś, leżał na zewnątrz. Dałem jej tego kapcia, żeby sobie z tej doniczki wyszła ta myszka. Mówię, ja cię uratuję, A ona skoczyła, słuchajcie, kurwa, na, Nie wiem, na 80 cm do góry. Ja myślałem, że taka malutka myszka, że się nie wydostanie z 35 cm takiej donicy. Znaczy to nie jest Donica, bo ona na dole nie ma Denka, tak, ale a ona skoczyła do góry. Ja wrzasnąłem, mało mi telefon nie wypadł, odskoczyłem do góry i pobiegła po drzwi, gdzie właśnie kot był zamknięty w pomieszczeniu. No to biegłem za nią, krzyczałem, żeby w końcu sobie w krzaczory poleciała. Odczekałem 20 minut, wypuściłem syna zielonego frajera, chociaż nie wiadomo, kto tu jest frajerem. Raczej chyba wychodzi, że ja jestem frajerem, bo to ja mu daję jedzenie, to on się nam nie wyżywa. I tak dalej, i tak dalej, więc <laughs> wiadomo jak to jest. Także wczoraj zrobiłem dobry uczynek, chyba bo może tą myszkę znajdzie. No, ale to co, no, to mam ratować wszystkie myszy, żaby przed tym mordercą. Dostała szansę na lepsze życie i tyle musi jej to wystarczyć. Malutka biedna myszka, jakby ktoś nie wierzył, mam zdjęcie zrobione, tylko że było w nocy zrobione na fleszu bo moja przyjaciółka mówiła, jak to, jak to, jak to, to zrobiłem szybko zdjęcie i wysłałem smartfonem w MMS-ie. Jakby ktoś nie wierzył, proszę poprosić, wstawię gdzieś tam na jakiś portali i wstawię, jak to wygląda. Tak więc, szanowni państwo, każda osobowość ma swoje pragnienie. Osobowość nauczyciela, ja widzę, że ona częściowo jest, tylko bo byłbym bardziej agresywny, na pastiwy. E ona się domaga, żeby chronić, nauczać, radzić. Natomiast osobowość demoniczna jest taka, że ona domaga się, żeby zrobić komuś krzywdę. Czyli podsumujmy, kiedy u mnie się pojawia osobowość nauczyciela, ja muszę nauczać. Jak są zwierzęta, często leżą w kuchni Punio i Fionusia, to zaczynam je nauczać, pouczać yy, i sobie gadam. Ja tego nie robię, że jestem wariatem. Wiem, że one mnie nie rozumieją, ale. Psy rozumieją barwę głosu, tembr głosu, więc staram się to mówić. One to bardzo lubią z tego, co zauważyłem zwierzęta. Dzieci też to lubią, bo ja to mówię w miarowy taki sposób. Po prostu każda osobowość żąda za swoje pojawienie się jakiegoś rodzaju energii. Czyli ta osobowość nauczyciela musi nauczać, bo, to, bo ona jest nauczycielem. Ale osobowość demoniczna domaga się krzywdy innych, dlatego ją trzymam w zamknięciu, i wypuszczam ją tylko w najgorszych akcjach, kiedy naprawdę potrzebuje komuś po prostu zrobić krzywdę. Bardzo rzadko się to zdarza. <laughs> Przepraszam. Ale, no, niestety czasami się zdarzy. I wtedy dobrze ją mieć wytrenowaną. Ona wyskakuje jak królik z kapelusza. Tak więc, gdy ta osobowość diabelska, demoniczna się pojawia, ona chce krzywdzić. Wtedy ty czujesz, że jesteś właśnie tą osobą. Oczywiście to nie jest prawda, bo ty jesteś świadomością, która obserwuje wyskakujące różne osobowości, ale jeśli ją wyzwolisz, to musisz zadawać ból, bo jeśli nie będziesz zadawał ból, to będziesz po prostu cierpiał. Tak samo, gdy u mnie się uruchamia nauczyciel, ja muszę dawać rady, bo inaczej bym cierpiał. Czułbym się, wiecie Państwo, jak to, jest? to jest tak, jak odpalić silniki i zasłonić mu rurę wydechową. Albo inaczej. Macie potworne wzdęcie i strasznie puszczacie bąki i zaczopować wam tyłek korkiem. Znaczy nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, no ale zaczopować czymkolwiek i żebyście sobie tak kilka godzin posiedzieli. Będziecie mieli wzdęcie, będzie was bolało jak cholera, nie będziecie mogli się ruszyć. Prawda? To jest właśnie taki stan. To jest dokładnie taki stan. Osobowość demoniczna daje poczucie siły i mocy. Więc, jak ktoś jest słaby, zalękniony, przerażony i zakompleksiony, to może często po prostu to się dzieje nieświadomie. Przywoływać demoniczną osobowość, wtedy jest skurwiony, czuje się źle. E, znaczy, czuje, że ma ochotę komuś dojebać, natomiast czuje moc. Nie czuje słabości, nie czuje się poniżonym frajerem. Podkreślam, mógł być źle potraktowany, niesprawiedliwie, ale nie chce już się tak czuć. Woli się czuć ofensywnie, mocno. Więc coraz częściej przywołuje tę osobowość, żeby się nie czuć jak ostatni fiut i ta osobowość zaczyna coraz częściej na mocy nawyku. Nawykiem jest wszystko, co systematycznie powtarzamy i ta osobowość coraz częściej zaczyna być aktywna i ten człowiek zaczyna uważać, że właśnie tą osobowością jest. No dobra, ale co zrobić, jeśli ta osobowość chce komuś dopierdolić? Co zrobić? No przecież taki zwykły, przeciętny Kowalski z łapkami jak u chomika nie może tego zrobić, bo... Ani nie umie uderzyć, ani nie trenował, ani się nie umie bić. A nawet jakby się umiał bić, kogoś uderzy, to mu zrobią sprawę sądową, będą go parę lat ciągali, będzie płacił oszkodowania. Więc co robić? No cóż, nowoczesna technologia dla takich ludzi dała niesamowity prezent internet. Okazuje się, że można wejść, zalogować się na Tora, znaczy zalogować. Z tego ja tam nie korzystałem, tam może kiedyś. Jak wchodziłem na jakieś strony Porno, a to wiele lat temu i w sumie nie wiedziałem, jak to działa, więc można wejść na stronę Tora, i można ze strony Tora całkowicie anonimowo, na przykład napisać, komuś jesteś zerem. Albo bełkoczysz, jak policzy wódki, kiedy wiadomo, że ten człowiek nigdy trenując całe życie, nigdy nie osiągnie takiego głosu i takich możliwości, więc dla czystej radości zgnojenia kogoś mu to powie. Albo na przykład na forum gazety wyborczej można przeczytać wpis takiego pana na S, który napisał: Mareczku, jak to dobrze, że jesteś nikim. I taki człowiek, zobaczcie, ta osobowość diabelska. Zobaczcie, przychodzi taki gościu i pisze komuś na dnie w chorobie ciężkiej: jak to dobrze, że jesteś nikim. Czujecie tę radość? Czujecie tę satysfakcję? Dorwać kogoś, kto jest na dnie i jeszcze go dobić? Właśnie ta diabelska osobowość. Daje poczucie siły, daje poczucie sprawczości, ale musisz komuś uczynić coś złego. Musisz uczynić komuś zły uczynek. Rozumiesz, jak to działa? Więc internet działa idealnie. Logujesz się na jakieś lewe konta, jakieś portale, korzystasz z razy z jakichś VPN-ów, że to jest prawie nie do złapania, do złapania. Prawie wszystko jest do złapania, jest tylko kwestia środków wyłożonych na działania poszukiwawcze, i teraz sobie wyobraź, że taka osoba coraz częściej odczuwa tę diaboliczną osobowość, czuje się coraz lepiej, czuje tę siłę, ale nie ma nic za darmo. Ta osobowość domaga się. Po prostu ta osoba czuje, że musi komuś coś złego zrobić. I wtedy przychodzi, wtedy przychodzi z pomocą internet, taka osoba zaczyna hejtować. Taka osoba zaczyna być stalkerem, nękaczem. E, jeśli jest troszkę inteligentniejsza, to się ukrywa. Jeśli jest mniej inteligentna, to się nie ukrywa. Zostaje szybko złapana przez policję, ma sprawy sądowe, itd., itd. I to właśnie tak działa. I to są właśnie, szanowni państwo, coraz większa ilość stalkerów. I niestety polski system prawny nie jest do tego przystosowany. W Anglii, jak czytałem, od razu przychodzą, jak jest podejrzenie, biorą ci komputer, przyglądają, od razu. Nie ma żadnych kilka lat czekania, jakichś spraw sądowych, tony dowodów do przynoszenia. To, to wszystko jest niepotrzebne. No ale oczywiście w Polsce reaguje się na pewne zjawiska 30 lat po fakcie, a zamiast od razu reagować na zmiany. Dlatego trzeba zrozumieć, jak to działa. Ci ludzie często, wybierając taką osobowość i życie z nią, bo ona się coraz częściej zaczyna pojawiać, Tacy ludzie no, dokonali pewnego wyboru w swoim życiu. Dokonali pewnego wyboru, płacą za ten wybór. Niestety, z czasem, to jest wiadomość zła dla stalkerów, wszelkiej maści, hejterów, ludzi, którzy niszczą przez internet psychiki innych ludzi, a także ciało, bo jak zniszczysz psychikę, to i siada ciało. Że ta osobowość może się tak poczuć pewnie i może być tak dominująca, że wszystkie inne przestaną się pojawiać. I powiem Państwu, że ludzie, którzy sobie pozwolili na coś takiego najczęściej jest to proces nieświadomy, ale nie zawsze. To to są bardzo często ludzie, którzy gnoją własne dzieci. Dochodzi do tego, że biją własne dzieci. Często są to kobiety także, jak najbardziej też biją własne dzieci, biją mężów, e, torturują na przykład niektórzy mają coś takiego, że te pragnienie zadania bólu jest tak straszne, że e, po prostu męczą zwierzęta. I trzeba by się przyjrzeć, czy każdy taki stalker, który męczy ludzi w internecie, prześladuje ich, nęka, chodzi. Zobaczcie, to jest tak, że ludzie uważają, że a tam ktoś sobie coś tam poględzi w internecie, pójdzie. Ludzie kompletnie nie rozumieją, jaka jest podstawa działania większości stalkerów internetowych. To nie jest tam, że tam ty nie będziesz reagował, on się znudzi. Nie, to nie jest tak. Zrozumcie, ludzie, stalker się nie może znudzić. Bo przyczyną jest to, że on ma taką osobowość, która im częściej posługuje się ta dana osoba, bo wiadomo, ja jestem z pieskiem, no to jestem czuły, troskliwy. Jestem z wami, robi się nauczyciel. Jestem na streamie, to robi się taki przyjaciel. Tak przecież ja nie jestem taki hardy na streamach niedzielnych o 17:00 zawsze, chociaż nie wiem czy będzie w tę niedzielę, bo dzisiaj i jutro idę na kurs motocyklowy, więc pewnie będę siedział przeziębiony, jak to zwykle bywa. Więc na streamach jestem takim przyjacielem, słuchaczem, tak? Więc te osobowości żongluje się. A te najgorsze to się wyciąga z kapelusza, gdy naprawdę trzeba bronić się, można komuś zrobić krzywdę i niech się ta osobowość napasie, tym a przy okazji pomoże mi coś dokonać. Ci ludzie mają osobowość, która jest bardzo silna, im więcej czasu korzysta się z tej osobowości, tym ona bardziej pragnie uczynić zło. Więc taki człowiek albo męczy zwierzęta, albo własne dzieci zastrasza psychicznie, torturuje, albo kogoś z rodziny. Bardzo często tacy ludzie mają jakąś starszą osobę w otoczeniu babcie, dziadka, jakiegoś no to się na nim pastwią. Po prostu się pastwią. I wtedy wiecie, co się dzieje? Zobaczcie, gdy ja wychodzę jako nauczyciel, pokrzyczę trochę, dam nakazy, ja mam wielką satysfakcję. Ta osobowość się żywi tym nadawaniem wskazywaniem kierunku, doradzaniem i tak dalej tak dalej. Moja osobowość, gdy jestem wobec Państwa przyjacielski, miły, taki serdeczny, taki kumpel. Na streamach ona się czuje, ja się bardzo świetnie czuję po takim streamie, bo ta osobowość się żywi przyjaźnią, ludzie dzwonią, jesteśmy kumplami, się radzimy, gadamy. Mogę być trochę zmęczony, ale jestem w środku usatysfakcjonowany, bo ta osobowość przyjaciela żywi się takimi przyjacielskimi rzeczami. Osobowość nauczyciela żywi się, gdy trochę powrzeszczę, pokrzyczę do mikrofonu. Ona się teraz nie uaktywniła, jak Państwo widzą. E, tak więc, e, no właśnie, zapomniałem, co mówiłem. Także, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to rozumiecie. Im częściej przywołuje się jakąś osobowość, tym częściej ona się karmi e, tym, z czego żyje. Nauczyciel się karmi pouczaniem, przyjaciel się karmi Przyjaźnią, rozmowami, troską o innych, taką, ale taką delikatną, nie taką brutalną, jak to czasami w audycjach wywrzaskuje coś. Natomiast demon wewnętrzny karmi się bólem innej istoty. I taka osoba już po prostu czasami ma tak silną tę osobowość, że nie jest w stanie już z tym nic zrobić, sobie to tłumaczy: na no, tam, uszczypnąłem tą babcię, dziadka, tam, dałem mukę, tak, mukę, kurwa, mukę staruszce dać. No dobre, dobre. No ale tak się dzieje. Są tacy ludzie, więc biją te staruszki, potem dochodzi do jakichś pobić, czasami są jakieś morderstwa w ukryciu, bo już taka osoba ma te, takie ciśnienie na te zadawanie zła innym ludziom. I to po prostu, no, ta osobowość daje wtedy satysfakcję. Uczynisz komuś zło, masz satysfakcję. Często ci ludzie po prostu uciekali w tę osobowość demoniczną przed poczuciem bycia skrzywdzonymi, bycia zerem, nikim. Zobaczcie, jak ci ludzie, którzy hejtują, jak często oni mówią: Jestem kimś! Ja jestem ważny! Ja jestem potężny! Zobacz, kto mi rękę podawał! Zobacz, ja sobie raz w roku na wakacje jadę, a ty w śmieciu nie masz nic. Minęło trochę lat i osoba mówiąca te słowa zarabia trzy razy mniej ode mnie, a pracuje zupełnie lepiej. O te we wszystkim ją przegoniłem. Czyli widzicie, szanowni Państwo, wzięcie. Zaprzegnięcie do pomocy demonicznej istoty, rezygnacja z moralności przede wszystkim, nie zawsze popłaca. Ja miałem możliwość skorzystania i miałem dokładnie świadomość, może nie taką jak teraz, bo teraz mam dużo większą, miałem możliwość skorzystania z tej demonicznej osobowości, ale uznałem, że to jest niemoralne i plus minus wiedziałem, jak to się kończy, więc żyłem moralnie. Nie oszukiwałem ludzi, byłem wobec ludzi uczciwy. Pomagałem ludziom i mimo, że było mi źle i bardzo często czułem się jak szmata, czułem się poniżony, czułem się zerem, tak zwłaszcza, że to było podkreślane dzień w dzień. Wiecie Państwo, że mam po prostu 13 lat takie atrakcje non-stop, praktycznie codziennie. Jednak wybrałem życie takie, żeby pomagać innym ludziom, nie niszczyć, tylko pomagać, i dzięki temu teraz. Zatriumfowałem w każdym możliwym momencie i możliwości nad osobami, które wybrały te demoniczne osobowości, a przy okazji mam czyste sumienie i żyję sobie spokojnie. Nie mam potrzeby komuś dojebać, nie mam potrzeby, żeby ktoś później się na mnie mścił za to, że mu krzywdę zrobiłem. O dziwo się okazało, że mówiąc ludziom prawdę, mówiąc ludziom potrzebne rzeczy, się staje człowiek obiektem nienawiści gorszym niż gdyby ich szmacił, no ale to jest inna sprawa. To się z czasem będzie zmieniało, taką mam nadzieję, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jak umrę, może nawet mnie faktycznie zaciukają, może faktycznie hejterzy zdołają kogoś, zanim się zaczną te procesy sądowe namówić, żeby ktoś tu przyjechał, podpalił dom, czy może zabił mnie moją przyjaciółkę okaleczył. To ja, szanowni państwo, bardzo mocno wierzę w to, że jak umrę, to będzie każdemu przedstawione, co zrobić w życiu. Ja będę przedstawiony jako osoba, która nie jest za dobra. Ja nie jestem jakimś specjalnie dobrym człowiekiem, ale były wiele razy możliwości, żebym wybrał bycie chujkiem i miał z tego natychmiastowe korzyści. Jednak z tego rezygnowałem i tak uważam, że należy mi się jakaś nagroda, że będę miał jakąś nagrodę za to. Znaczy, myślę, że to jest prawo przyczyny i skutku, po prostu dostanę to, co zasiałem. Z wielkim trudem rezygnowałem z łatwości, żeby. Pójść cięższą drogą, ale moralną, i uważam, że zasługuje na więcej niż osoba, która poszła najniższą linią oporu, i tyle. To nie jest tak, że o, wszyscy są równi, nie, wszyscy nie są równi. Myślę, że każdy taki stalker miał kiedyś e, możliwość wyboru, czy wybiera bycie dobrym moralnym człowiekiem, czy wybiera gnojenie innych i sobie jakoś wytłumaczył, zracjonalizował, że to tak trzeba, że inni to chuje, że to tak czasami można, a potem stracił kontrolę nad tą osobowością. Ona w końcu przejmuje całkowicie taką osobę, już ta osoba nawet nie wie, że ma inne osobowości, że może z nich korzystać. No i zaczyna się problem, bo pamiętajcie, im, im osobowość ma większą nad wami władzę, tym więcej pożąda tej jakby energii, czyli im bardziej ja bym wchodził w osobowość nauczyciela, to ja już byłbym w sumie też nie do życia, bo wszedłbym do biedronki po zakupy i tu bym wszystkich nauczał w biedronce, pani kasierce, by mówił, jak ma siedzieć, żeby nie mieć zaburzeń krążenia, jak ma być wyprostowana, żeby mieć zdrowszy kręgosłup i tak dalej, i tak dalej. No ludzie by ze mną nie mogli żyć, bo byłbym nie do wytrzymania. No ile można żyć z gościem, który ciągle napierdala i daje dobre rady? To jest dobre przez jakiś krótki okres czasu. Ale przez dłuższy to byłoby nie do wytrzymania. Zwierzęta by uciekły z domu, by nie wytrzymały ciągłego łajania i ukierunkowywania. E, tak więc, wiadomo, że trzeba sobie żonglować tymi osobowościami i sobie nakładać. Tak jak jest zimno, nakładam kurtkę, a jak jest y, ciepło, to sobie zdejmuję kurtkę, nakładam też irta, i tymi osobowościami trzeba żonglować, ale mądrze i rozsądnie. E, to są takie nasze ubrania, to są takie nasze maski do społeczeństwa, to są tylko nakładki na świadomość, która żeby korzystać tutaj z tego świata, to musi po prostu mieć jakąś osobowość. Więc wybierajmy mądrze swoje osobowości, wiedząc, że za korzystanie każdej z nich trzeba zapłacić. Hejterzy, nękaczy internetowi, stalkerzy, to są osoby, które wybrali wolność od poczucia poniżenia, od strachu, dlatego że przy tej osobowości nie ma strachu. Czasami jest, zależy jak bardzo ona jest mocno ugruntowana. Nie ma poczucia poniżenia, ale jest taka chęć, żeby komuś dojebać, zrobić krzywdę. Więc ludzie, którzy wybrali tę osobowość, muszą krzywdzić. I powiem państwu, że los takiej osoby jest straszny, bo po pewnym czasie już internet przestaje wystarczać naprawdę. Po pewnym czasie trzeba komuś zadać ból. Tacy ludzie z rozkoszą wracają do okresu dziecięcego kiedy się zabijało muchy osy i tak dalej oni czują wręcz fascynację kiedy miażdżą na przykład mają myszkę jakąś szczurka i go po prostu miażdżą czy zabijają pająka czy osę tak nie to że zabijają po prostu żeby to nie łaziło robactwo tylko dla poczucia satysfakcji że zabijają to jest bardzo niebezpieczny moment bo taka osoba jeśli jest w miarę w świecie taka ogarnięta, to nie zabije nikogo, ale no będzie zwierzęta męczyła, będzie jakieś donosy wysyłała. tak. Zobaczcie, to samo jest u pana Kononowicza. No, ten człowiek żyje czynieniem krzywdy innych. Ten człowiek oddał się złu. Powiedzmy sobie to szczerze. Wysyłanie donosów, szarpanie ludzi po policjach, to co to jest jak nie zło? To jest dokuczanie, to jest złość. Złość robienie krzywdy innym ludziom. Po pewnym czasie potrzeba złości jest bardzo duża, potrzeba krzywdy jest bardzo duża, natomiast ty już, jest, już tak za bardzo nie możesz tego zła robić, bo przez internet przestaje wystarczać. Eee, w Realu nie ma za bardzo jak tak, bo nie masz pod opieką żadnej słabszej chorej osoby. No to nie wiem, no to wtedy się zapisujesz do hospicjum, pomagać kogoś uszczypniesz, ktoś będzie terminalnie chory na raka tego to nie dasz mu środka przeciwbólowego tylko będziesz go szczypał tak żeby czerpać tę rozkosz z bólu. To są naprawdę to są już takie świry w tym momencie i oni muszą to robić. Muszą to robić, bo mamy sytuację tak jakbyś miał e, biegunkę straszną i sobie zaczopował tyłek. No, przepraszam za porównanie, ale ono jest chyba adekwatne. Po prostu ci ludzie czują, że pękną. Czyli zobaczcie, często ci ludzie mówią, że są na luzie, są wyluzowani, tak zobacz, jak oni to często powtarzają. Jestem na luzie, o, zawsze na luzie, tak, o, jestem wyluzowany. Co drugie słowo, to, że jest na luzie. I wiecie co? I oni mają rację. Mają rację dlatego, że ta osobowość jest twarda, silna, bezwzględna i faktycznie mogą być na luzie, ale kiedy ta osoba komuś nie przypierdoli w internecie, to nagle zauważy, że coś się zaczyna dziać, zaczyna być zdenerwowana, zestresowana. Po prostu ta osobowość, ta osobowość jest zasilana złem. Zmierz, jest zasilana złymi czynami. Jeśli pozbawisz tę osobę możliwości czynienia zła, to ta, osoba, ta osobowość zacznie słabnąć, zaczną wychodzić kompleksy. Słuchajcie, ta osoba może nawet zwariować. Naprawdę los takiej osoby jest godny pożałowania. Kiedyś awiesało ja podwodny twórca teorii krokodyli, że to są niby prawdziwe istoty demony, nie osobowości, tylko takie demoniczne nakładki na, jakby na ciała subtelne, e, że gdy zamknąć takiego psychopatę samemu w celi, to on się zdezintegruje, on zwariuje, bo on musi, tak psychopata musi żyć tym, żeby komuś coś zrobić krzywdę, oszukać kogoś. Zobaczcie, psychopaci dzielą się na różne typy. Jedni zabijają, jedni są agresywni, a inni są takimi zwykłymi oszustami. Zobaczcie, ci wszyscy ludzie karmią się złem. Oni muszą kogoś oszukać. Zobacz, haha, oszukałem cię, zabrałem ci pieniądze, spodliłem cię, tak? Oni się karmią, karmią czynieniem zła. Sprawieniem, że druga osoba się boi, że ma krzywdę, e, plotkami, napuszczeniem kogoś innego na. No, tu mamy akurat w moim przypadku jeden z panów, znalazł sobie frajerów, ich napuszcza wzajemnie i na siebie, i na innych. No, Obserwuję tę grę z fascynacją i ze zgrozą. Natomiast to jest tak, że taka osoba sieje zamęt, bo ona po prostu musi się doładować. Gdy nie zrobi komuś krzywdy, nie obrazi kogoś, nie, nie zepsuje komuś nastroju, po prostu sama się zaczyna źle czuć. Więc ten luz i to poczucie pewności siebie, tak, ono jest. Ale ono nie jest takie naturalne. To nie jest tak, że naturalnie człowiek sobie na luzie jest, gdzieś sobie pojedzie, odpoczywa trzy tygodnie z samemu. Nie. On po pewnym czasie bezczynnie zła zaczyna czuć nerwowość, zaczynają wychodzi te, e, zaczyna wychodzić to, co ten człowiek chciał ukryć, biorąc tę demoniczną osobowość na pokład. I wtedy mamy straszny problem. Straszny. A taka osoba zaczyna po prostu cierpieć. Tak więc, szanowni Państwo, mam nadzieję, że wytłumaczyłem to, jak to działa. No i co można robić? Można takim ludziom utrudniać. Utrudniać trzeba, i to jest nasz obowiązek, utrudniać takim ludziom ranienie innych, nagłaśniać te sprawy, bo to gdy taka osoba zetknie się z tym, jakie to skutki powoduje, to być może jest szansa, że taka osoba zacznie coś ze sobą robić, jakąś terapię czy coś, czy sama zacznie nad sobą pracować. Bo jak taka osoba się ukrywa, nic się nie robi, to sprowadzamy tego człowieka na dno. To już nie jest człowiek właściwie pod koniec. To jest istota, która tylko żyje krzywdzeniem innych. I zobaczcie, często jakaś stara kobieta mówi się, wiedźma, tak? Wiedźma, która, ona cały czas klątwę, tak? Są takie osoby. Nigdy nie zapomnę, jak a z 15 lat temu jechałem, czy to był autobus, czy to był tramwaj, to był chyba no nie pamiętam, no dajmy na to, że to był autobus. I obok mnie, znaczy po drugim rzędzie siedziała staruszka, taka zakutana w szmaty i ona, kurwo, ty szmato, ty", cały czas I jakiś chłopak z długimi włosami, taki chudy metal, krzyknął, zamknij mordę, kurwo, bo ci z słuchajcie, na cały autobus, cały autobus umilkł, ta babcia też umilkła, ale gdy wychodziła, znowu zaczęła, pod no ty kurwo, ty szmato, ona tak do wszystkich, te pragnienie, rozumiecie to, ona sobie też wzięła ta pani tę osobowość, i te pragnienie zeszmacenia kogoś, poniżenia kogoś, już było tak straszne, że tacy ludzie wpadają w obłęd. Wariują. Cierpienie jest nie do wytrzymania. One 24, na, 24 godziny na dobę złożeczą. Na początku było fajnie, wystarczyło komuś wbić szpilę raz na tydzień. A córeczko brzydko wyglądasz, a córeczko masz małe cycki, nigdy nie znajdziesz chłopa. Córeczka płacze, a w mamusi, oj, taka ulga, tak. No ale potem było trzeba co 6 dni, co 5 dni, w końcu codziennie trzeba było komuś przykrość. No już nie jest łatwo, bo mąż spierdolił, tak oczywiście wszyscy winni, wszyscy źli, tylko osoba toksyczna dobra. No jest coraz gorzej, no ale no w tych czasach jest super, bo jest internet, więc takie osoby mogą sobie znajdować słabe ofiary, doprowadzać je na przykład do samobójstw. Zobaczcie na przykład taki był proces dziewczyny która doprowadziła swojego chłopaka do udanej wreszcie próby samobójczej, bo on cały czas próbował, ale tak widocznie podświadomie nie chciał. No i ona tak bardzo chciała kogoś wychuśtać i takich ludzi jest masa. Jak pokażesz im słabość, to zrobią wszystko co w ich mocy, żebyś się po prostu powiesił, powiesił, zabił. No sam się z tym spotkałem sam. Powiem państwu, że trudno byłoby mi w to uwierzyć ale jak był okres, kiedy byłem bez pracy, z bardzo ciężką chorobą, poniżającą, wstydziłem się ludziom w oczy spojrzeć, tak, bo to było po 20-30 biegunek dziennie, wyłem z bólu, no upokorzenie, tak, no, potworne upokorzenie, bez pracy, bez wszystkiego i, i do internetu moja jedyna ucieczka, że mogłem coś napisać, poznać ludzi, jakieś pieniądze ludzie mi wysyłali, no to wtedy było co noc, tak, ty śmieciu, ty sraluchu, zdechniesz, zobaczysz, zdechniesz i to było co noc, noc w noc, Rano wstawałem, musiałem ten szlam kasować i pamiętam dokładnie, jak już naprawdę chciałem się zabić, nie chciałem już żyć. Już uznałem, nie mam szans, nikt mi nie pomoże, nie mam żadnych szans, nie mam już co robić w tej rzeczywistości. Jak się tam, może w innym świecie będzie mi lepiej, ale potem sobie przypomniałem matkę, ojca że będą płakali na pogrzebie wyśmiewającego się stalkera, który będzie się masturbował widząc moje zwłoki, powiedziałem nigdy w życiu. I chociaż wewnętrznie sobie po prostu powiedziałem, że ja sobie jak rodzice umrą, załatwimy sobie sprawy to wtedy. A potem minęły lata, okazało się, że zacząłem sobie radzić, założyłem firmę, zacząłem zarabiać fajne pieniądze, na książkach znacznie się polepszyło tak, już nie mam tak, że codziennie cierpię, czasami jak nie wychodzę z domu. To ja całymi tygodniami nie wiem, że mam tę chorobę. No jak gdzieś muszę pójść, czy coś trzeba, no to się zaczyna dramat. Teraz idę na kurs motocyklowy, no to zaraz będę brał Enterol, jakieś inne leki, no zaczynają się problemy. Ale, ale jak nigdzie nie wychodzę, nie mam jakichś wezwań czy coś, no to w ogóle nie wiem, że jestem chory. Tak więc nigdy bym nie uwierzył, że to jest możliwe, gdyby nie to, że sam doświadczyłem gościa, który po prostu wyczuwał przez skórę, że ja już jestem na skraju całkowitego załamania nerwowego i po prostu dociskał, nie wiem, ile godzinę, dwie spędzał wieczorami, żeby to wpisać, czy wstawał w nocy tak dla, dla satysfakcji, czy się masturbował w nocy, żeby to zrobić, ale po prostu byłem już bardzo blisko i czasami się zastanawiam, czy ten gościu nie ma już kogoś na sumieniu właśnie, takiego człowieka w rozpaczy, załamanego. Powiem Państwu, że słyszałem kiedyś o gościu z IBS-em, e, który nie mógł pracować, nie miał rodziców, miał długi, bo wynajmował gdzieś tam mieszkanie. No nie mógł wychodzić do pracy przez IBS. W Polsce na to renty nie dają. Byłem dwa razy na spotkaniach o rentę e, nic się nie udało zrobić. Byłem całkowicie niesprawny, niezdolny do jakiejkolwiek pracy, nawet nie mogłem wyjść gdzieś, żeby dojechać do pracy, nie mówiąc o w ogóle o pracy. W Polsce nie, nie było żadnej pomocy dla ludzi z taką chorobą. I czytałem właśnie gdzieś, że kupił kilka czekolad, najadł się czekolad, wziął się powiesił, chyba nie wiem czy na drążku do, do podciągania i tyle. I dużej i Besowców w Polsce z chorobą taką jak ja po prostu się powiesiło, bo w tym państwie nie ma socjalu, nie było żadnej pomocy i tyle. No, na przykład miałem kolegę korwinowca, który na, akurat na krona on czekaj na krona albo na wrzodziejące dostał, dostał rentę dostał komputer, dostał rower dostał wszystko, utrzymywało go państwa jednocześnie był korwinowcem który na myśl o zasiłkach robił się siny na twarzy, wrzeszczał, plu z nienawiścią, że to nie może tak być że niech zdychają jak nie pracują a sam jednocześnie był na kasie rodziców dostawał bardzo drogie leki od podatnika no, wtedy właśnie się kapnąłem jak to jest z korwinowcami ale szanowni państwo nie o tym mowa. Chodzi o, chodzi o to, że tacy ludzie wśród nas istnieją, trzeba rozumieć, jak to jest, oni się tym karmią, oni się tym żywią. E, jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że tak, na gazecie wyborczej są moje wpisy o biegunkach, o gazach. Są wstrętne, są obrzydliwe. Jeden z moich hejterów, taki większy hejter, można powiedzieć wagowo, E, wyciąga właśnie te fragmenty, gdzie pisałem o biegunkach i je wstawia, żeby to wyśmiewać z kumplami. E, nie wiem, szczerze mówiąc, czego się śmiać. No, byłem chory, tak. No, miałem biegunki, no i co z tego? No co, ja chciałem tej choroby, co ja sobie to sam robiłem. Pojawiła się choroba, no i niestety tak jest. Jeśli ktoś z tych osób, czego nie życzę, będzie miał kiedyś raka albo padnie zdrowie, to też będziecie walili pod siebie po 30 razy dziennie z krwią. Czego wam nie życzę. Bo podejrzewam, że każdy z tych moich hejterów przy jednej dziesiątej tego co ja musiałem prze, przeżyć w swoim życiu, po prostu by się wychuśtał. Tak. Nie daliby rady wytrzymać. Ja wytrzymałem. Tak więc tak to wygląda. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Szykuję się na kurs motocyklowy. Życzę mi powodzenia, bo po każdym jestem przeziębiony. Tak. Zresztą leżę całe dnie. Nie wiem, czy to już jest. Czy to jest ten hejt, czy ja już jakoś się, nie wiem, łamie od tego, ja nie wiem, co to jest, czy ja po prostu jakoś łapię te przeziębienia, bo nie mam ani kaszlu, ani nic. No leżę całymi dniami, tak? Jestem już osłabiony, tak? No, Także nie, nie wiem, jak to jest, coś ze mną jest nie tak, może to jest to, że kończy się lato. Dobra, ogłoszenia parafialne. SamicTV.pl, strona, na której publikuję wszystkie swoje e, audycje z YouTube'a. A także te, których nie mogę. Na przykład są o co? tak? Na YouTube już bym dawno stracił kanał. Na Vimeo mi od a ludzie uwalili. Straciłem 2100 zł. Po prostu a więc może szydzić, ale z niego już nie wolno, bo albo straszy sądami, albo zgłaszają kanały, albo lżą jego fani. Także no wiadomo. Na samiec.tv.pl będą najlepsze rzeczy, których nie mogę umieścić na YouTube. Co tam jeszcze? Samiec.web.pl, portal newsowy... To już Państwo wiedzą, proszę o łapki, subskrypcje. Bo to ważne, żeby nie znowu nie rozpieprzyli kanału. No i ważne dla mnie też, że mogę się pochwalić, że mam więcej subów i łapek. E, co tam jeszcze z tych ogłoszeń? Jezu, jak ja tego nienawidzę, telonych ogłoszeń, co tam jeszcze. Jak nie będę chory, to w niedzielę stream o 17.00. Kasy jeszcze nie dostałem, e, czekam już teraz w tym momencie ponad dwa tygodnie. Niezłe jaja, nie? No, co jeszcze zagłoszenie? To chyba byłoby wszystko, tak? Z panem dobrym bogiem, jeśli istnieje chłop w dom, bóg w dom i Życzę Państwu miłego dnia, a ja tutaj się zajmę dwiema kanapeczkami, bo muszę się troszkę wzmocnić przed motocyklem, bo ja słaby, słabizna jestem słaby kruche rączki, mam, a mam motocykl waży 200 kg. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć.